Cześć, witam wszystkich. Piękne chmurki na pierwszym planie. Przyjechaliśmy dzisiaj na grzyby. Koszyczek jest. Woreczek oczywiście też. Jakbyśmy w razie znaleźli jakieś śmiecie, na pewno będą, chociaż dzisiaj mam zamiar same puszki zbierać. A więcej mieć grzybów. Zobaczymy, jak to będzie. Mamy las, wchodzimy pomalutku. Być może będą maślaki, być może podgrzybki. Może jakiś prawdziwy, chociaż raczej tutaj bym się nie spodziewał. No i jak coś będzie, to się widzimy. Maślaczków. Widać, że raczej za maślakami nikt nie chodzi, bo rosną tak na polance. Łatwo je zauważyć. No nic, ale cieszą bardzo. Także mamy już 2, 5. Kto tu się chowa? Kolejny. Niestety jeden w okolicy, nie widzę całej rodzinki. Ale mamy coraz więcej, także może na jakiś sosik się uzbiera. Wydaje mi się, że jest to kania, ale nie jestem pewny. Dlatego zostawiam, chociaż kanie najlepiej chyba jak są takie talerze rozłożone już. Także dajmy jej urosnąć. A dalej widzę takiego pięknego rarytaska. O, piękny. Jeden z większych maślaków dzisiaj. Zakrywamy. I do koszyczka. Piórko sójki. Jak dla mnie to jest chyba najpiękniejsze pióro, które można znaleźć tutaj koło mnie, w moich okolicach. Piękny kolor, piękny jest. Zabieramy. Jest i pierwszy podgrzebek dzisiejszego dnia. Ładny, zdrowy. No i super. Leci do braci maślaków. A co to za kozaczek wyłania się ze krzaczka? Jest i kozak. Także dzisiaj mamy cały miszmasz grzybów. Maślaki, kozak, podgrzybki. Zdrowiutki. Jeszcze z liściem na głowie. I wędruje ta koszyczka. Tu się pod gałązkami ukrywa. Zobaczymy. Bo troszkę stary już jest. Miękki, bo jest mokro. No nic, zobaczymy później, co z niego będzie. To koszyczka, no nie dużo, ale trochę doszło. Wydawało mi się, że tędy już przechodziłem, ale chyba jednak nie, bo jest tak, jeden. Tu jest drugi maślaczek. Tu jest chyba najładniejszy. Trzeci. I gdzieś tu jeszcze widziałem. O, jest. Czwarty. Taka nieduża rodzinka grzybków. No nic. Poszukam jeszcze dookoła. I widzimy się za chwilę. Na dzisiaj już będę kończył z grzybami. Taką znajdką. Kilka puszek jest. Trochę grzybków jest. Najwięcej maślaków, tam chyba te 3 podgrzybki. Jeden kozak. Zobaczymy, co z tego będzie. Pewnie jakiś coś. No nic, pomału idziemy do samochodu. Z 1,5 godziny dzisiaj spędzone w lesie, także dość długo. Grzybków niedużo. No ale nie ma co ukrywać, jestem po południu, także jakbym był rano, na pewno by było więcej. Ale jeszcze tutaj wrócę. Na pewno tutaj wrócę na maślaki, bo bardzo dużo takich maluteńkich główeczek ledwo widocznych. Próbowałem nagrać, ale niestety się nie dało, bo to telefon aż tak dobrze nie chciał tego wyostrzyć. No i nic, jeżeli możecie, dajcie subskrypcję.
dajcie łapkę w górę i do następnego, cześć.